Cześć, jest dzisiaj z nami Moto G62 5G. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam już mi niewiele brakuje do magicznego 1000. To bardzo bym poprosił, żeby mnie tam, nie wiem jak to się nazywa, followować, obserwować, bo tam wrzucam zdjęcia ze wszystkich testowanych telefonów. Z tego też będą, bo zdjęć troszeczkę tym telefonem narobiłem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Dlaczego dzisiaj Moto G62 5G? No bo ostatnio był telefon za miliony monet, czyli za 6000 zł. To Vivo. Tutaj znajdziecie test tamtego telefonu, więc sobie pomyślałem, że może dzisiaj zrobimy coś dla ludzi, dla normalnych, dla takich jak ja. W związku z czym telefon kiedyś bym powiedział ze średniej półki, teraz budżetowo, średniopółkowy. Ciężko w tym momencie te wszystkie granice cenowe wyznaczać, zwłaszcza, że to wszystko strasznie poszło do góry. No i tutaj za ten telefon, za Moto G62 5G trzeba zapłacić 1199 zł, czyli 1200 zł bez złotówki. Dostajemy za to 5G. Ale nie dostajemy kilku innych rzeczy, które w telefonach Motorola za podobne pieniądze dostaniemy. Między innymi w telefonie, który kosztuje dokładnie tyle samo, czyli 1199 zł, a mowa o G52. Zaczynamy oczywiście od pudełka, w którym był telefon i o telefonie za chwileczkę będę przynudzał, chociaż może dzisiaj powiem szybko. Tu jest etui, raz w etui, raz bez, ale finalnie raczej nosiłem telefon bez etui. No i tutaj mamy kabelek i ładowarkę, która jest niestety słaba. Ona jest wolna, ona jest już z tego co pamiętam 10-watowa, w związku z czym no, o naładowaniu tego telefonu będę mówił później, ale że bateria jest duża, ładowarka nie za szybka, no to chwilkę przy gniazdku trzeba spędzić, ale na pocieszenie Wam powiem, że za często tego robić nie trzeba. Ok, zaczynamy od budowy. Z tyłu mamy dokładnie to, czego możemy się spodziewać w tym przedziale cenowym, czyli plastik. Ładny, matowy, aczkolwiek zbiera odciski palców, w związku z czym, o jak widzicie, one tutaj są, w związku z czym można go włożyć w etui, albo przecierać, albo chodzić z takim telefonem, to już co kto woli. Wyspa jest dokładnie taka sama jak w każdym innym telefonie tego producenta. Z trzema oczkami nie wiadomo po co, dwa też by dobrze wystarczyły. No i tak, na dole co mamy? Na dole mamy wejście mini jack na słuchawki, brawo, ale z drugiej strony to jest właśnie ten przedział cenowy, w którym wejście mini jack jest, a jak kupimy droższy telefon, to tego wejścia mini jack nie ma, z nielicznymi wyjątkami. Jest USB-C, głośnik jeden i głośnik drugi tutaj, w związku z czym mamy głośniki dwa, stereo dźwięk. I to jest coś, za co Motce należą się naprawdę wielkie pochwały. Ja pamiętam kilka lat temu, jak Motka zrezygnowała z głośników stereo, bo kiedyś było tak, że jej nawet średniopółkowe smartfony miały stereo. Później Motka stwierdziła, że po co, wystarczy jeden głośnik, przecież użytkownicy wolą jeden głośnik. Szczęśliwie użytkownicy chyba woleli dwa głośniki. No i teraz od jakiegoś czasu Motka wrzuca dwa głośniki nawet tutaj, czyli nawet nie do najwyższej półki, ale do tej średniobudżetowej półki. No i to mi się bardzo podoba, dlatego że ja lubię głośniki dwa jak są, a nie jak jest jeden. I nie chodzi tutaj o jakość dźwięku, która nie jest jakaś genialna, za chwileczkę usłyszycie, ale chodzi o to, że a jak oglądacie coś w więcej osób, zawsze łatwiej, nie trzeba gdzieś tam łapą przytrzymywać, żeby ten dźwięk się dobrze rozchodził. B, jak używam tego telefonu do nawigacji, zawsze lepiej słyszę jak są dwa głośniki niż jak jest jeden głośnik, nie daj Bóg, jeszcze jakoś przytłumiony. C, jak chcę gdzieś okazjonalnie, bo oczywiście nie polecam słuchania muzyki na głośnikach telefonu, ale jak, nie wiem, jestem w kuchni i jak zawsze powtarzam, obieram ziemniaki, jak chcę sobie posłuchać do tego jakiejś muzyczki, to też zawsze sympatycznie mi się słucha z dwóch głośników niż z jednego. Już nie nudzę, tylko pokazuję Wam, jak to wszystko brzmi, bo brzmi to tak, uwaga. No więc jak na maksa przygłośnimy, no to
jest to zniekształcenie dźwięku. To nie jest dźwięk najwyższej klasy. Tutaj jest głośniej, tam jest ciszej, tutaj są tony wysokie, tutaj raczej niskie, ale w sumie i tak świetnie, że są dwa głośniki, a nie głośnik jeden. Z tej strony mamy tak. Przycisk do włączania telefonu z czytnikiem linii papilarnych od razu wbudowanym i on działa dobrze. Wystarczy przytknąć palec leciutko, nie trzeba nic naciskać. Mógłby być troszeczkę szybszy, to znaczy w sensie on działa szybko, tylko ta animacja jest może taka nie najszybsza, ale jak widzicie, raczej nic temu czytnikowi zarzucić nie można. No i jest tak samo odblokowanie twarzą. O, tak to wygląda. O, które też jest szybkie. Jest OK. Przycisk do regulacji głośności. Akurat w tym modelu troszeczkę to wszystko tam pół centymetra, centymetr niżej, jakby było, to by było lepiej, bo tak to trzeba ten palec tam gdzieś tutaj naciągać albo zmieniać chwyt. Na górze już pokazywałem głośnik. No i tutaj mamy tackę na dwie karty SIM plus dodatkowo na kartę pamięci. Przewracamy telefon do przodu. Tutaj jedno z moich największych zaskoczeń, zdziwień tego telefonu, bo przez pierwsze 2-3 dni, nie pamiętam, po prostu włożyłem kartę do tego telefonu i go używałem, nie sprawdzałem specyfikacji, znaczy wiedziałem, jaki jest tam procek, ale reszta, powiedzmy, że mnie nie interesowała, po prostu z niego najzwyczajniej w świecie korzystałem. No i później tam 3-4 dnia, wszystko jedno, mówię, rzucę okiem na specyfikację, co tutaj tak naprawdę mamy oprócz tego procka. No i patrzę się na wyświetlacz i co widzę? IPS. Mówię, nie, ktoś się pomylił, przecież to jest AMOLED. No a jednak nie, jednak to jest IPS i jestem tym bardzo zdziwiony, bo naprawdę to jest jeden z lepszych IPS-ów, jakie ostatnio widziałem, naprawdę. I kolory są głębokie i on jest bardzo dobrze widoczny w słońcu. Okej, później jak się zaczynałem przyglądać, no to rzeczywiście, jak tutaj o, widzicie te kąty widzenia, nam się zmienią, no to wszystko jest degradacja dosyć mocna, ale naprawdę jeden z lepszych IPS-ów, jakie ostatnio widziałem. Przekąt na 6,5 cala, tutaj dziurka na selfiaka, no taka dosyć duża, po tym się mogłem domyślić. Ramki standardowe w tej klasie cenowej, to znaczy na dole jest grubszy podbródek, tutaj wszędzie jest mniej więcej tak samo. Płaski wyświetlacz bez żadnej folii ochronnej na ekranie, ale też chyba nie mam tego telefonu jako pierwszy, ale też nie widzę, żeby tutaj jakakolwiek rysa, zarysowanie, cokolwiek złego się tutaj działo. Powłoka oleofobowa też działa, to znaczy ten telefon nie zbiera za bardzo odcisków palców z przodu. W związku z czym, tak jak mówię, wyświetlacz IPS, ale bardzo, 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 bardzo dobrej jakości, zwłaszcza jak na ten przedział cenowy. W ustawieniach nie mamy za dużo możliwości jego dostosowania, ale już pokażę, co tutaj jest. Jest poziom jasności, oczywiście automatyczny, ekran blokady, wygaszanie, ciemny motyw. I tutaj kolory mamy naturalne, nasycone, z temperaturą. I to by było w zasadzie na tyle. Natomiast odświeżanie jest 120, 60 albo automatyczne. Ja mam nastawione na automat. Za chwileczkę powiem, jak to działa. Albo nie, już powiem, tak? Działa dobrze po prostu, chociaż z powodu tego, że tutaj procek nie jest jakiś najmocniejszy, w związku z czym pomimo tego, że nie wiem, miałem 120, to i tak ten telefon czas do czasu się przycinał, w związku z czym stwierdziłem, że automat będzie najlepszy, najbardziej łaskawy dla baterii. A zresztą bateria ten telefon ma świetną, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. No i ponieważ jest to IPS-ik, w związku z czym nie mamy Always On Display, zresztą nawet jakbyśmy mieli tutaj AMOLED-a, to i tak Always On Display by nie było, ale jak widzicie, jest ten ekran Moto, pokaż nosie, halo, o, a teraz oczywiście się odblokowało, czyli jak widzicie, o, teraz widzicie, ekran Moto, z godziną, z procentami baterii i z jakimiś powiadomieniami. Działanie, czyli co my mamy tutaj w środku? W środku mamy Snapa 485G z 4 GB RAM-u do pomocy plus jeden wirtualny. Od razu jest z automatu włączony, można go dezaktywować. I do tego 64 GB, więc nie najwięcej. Dobrze, że jest możliwość zainstalowania karty pamięci. Jak to wszystko działa? Już pokażę w Antutu Benchmark może, jaki mamy wynik. O, w Antutu Benchmark mamy 321 tysięcy punktów, więc nie za dużo. I jak ten telefon działa?
Jak widzicie, przed chwileczką na przykład coś się tam przycinało. To jest tak, że jak go uruchomicie, to znaczy jak on jest wyłączony, gdzieś tam leży długo i później go bierzecie i zaczynacie używać, to na początku są jakieś przycięcia. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest po prostu. Na początku coś się przytnie, coś się tam zaklatkuje. Natomiast im dłużej ten telefon używacie, tym on lepiej się rozkręca. I później naprawdę wszystko jest bardzo fajne, dlatego że tak, oczywiście no to nie jest żadna klasa flagowa, bardziej budżetowa, ale zakładki wczytują się naprawdę dosyć szybko. Wejdźmy sobie na przykład tutaj. Strony przewijają się w takim tempie. W miarę się, jak widzicie, to wszystko wczytuje. Zakładki w pamięci są trzymane tak sobie, no tutaj ciężko, żeby przy tych 4-5 gigabajtach RAMu było jakieś mistrzostwo świata, ale z drugiej strony też Motka nigdy nie wyrzuca jakoś specjalnie tych zakładek z pamięci, no więc coś się tutaj przeładuje. Powiedzmy, że nie jest najgorzej, jest adekwatnie do klasy urządzenia. No i tak, po prostu to jest pogranicze budżetu średniej klasy, które używa się całkiem przyjemnie, zwłaszcza, że tak zwana cała reszta tutaj jest naprawdę ok, to znaczy tak, GPS bez najmniejszego problemu, wiadomo, snapy dobrze działają z GPS-em, więc szybciutko lokalizują, dobrze prowadzą, nic nie zrywa, jest ok. Jest NFC, w związku z czym oczywiście płatności zbliżeniowe też są i pokażę, żeby nie było. Portfel teraz się to nazywa, proszę bardzo, karta jest podłączona i jakość rozmów telefonicznych też jest absolutnie bez zastrzeżeń. Oprogramowanie Android 12 na szczęście, gesty Moto, nie ma się nad czym rozwodzić, bo w każdym filmie nie ma sensu, żebym mówił to samo, jest wszystko ok. Ciekawiej robi się tutaj z tyłu, czyli zdjęcia i filmy, jak wyglądają w tym telefonie. Mamy tak, obiektyw główny 50 megapikseli, światło 1.8, jest szeroki kąt 8-megapikselowy, jest makro 2-megapikselowe i selfie 16 megapikseli. W związku z czym fajnie, że w tym budżecie dostajemy szeroki kąt, nawet jeżeli on jest podstawowy, dlatego że miałem przecież kilka telefonów, nawet mam jakiś jeden, który też za chwileczkę będę pokazywał za no, dużo, dużo więcej, tak? Gdzie na przykład nie ma szerokiego kąta. Tutaj jest szeroki kąt podstawowy, ale to jest tak, że jednak Qualcomm, czyli Procek, ma znaczenie moim zdaniem, dlatego że zdjęcia z tego telefonu spokojnie mogłyby być zakwalifikowane do zdjęć z lepszego telefonu, bo one są po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo dobrej jakości i to jest moje dosyć duże zdziwienie, bo spodziewałem się takiej przeciętnego obiektywu, no, adekwatnego do ceny, natomiast tutaj moim zdaniem jest lepiej, zwłaszcza szeroki kąt mnie dosyć zdziwił, dlatego że on jest, no, jak widzicie, dosyć podobny, ma dosyć dużo szczegółów. Nie sądziłem, że będzie naprawdę takiej jakości. Zobaczcie tutaj, zobaczcie tutaj. Zobaczcie tutaj, zobaczcie tutaj. Za chwileczkę wszystko zobaczycie oczywiście na ekranie swoich telefonów, komputerów, czy na czym to oglądacie. No ale jest ok, tak? Naprawdę jak na te 8 megapikseli, to jest to całkiem fajny, szeroki kąt. Oczywiście nie jest to telefon, nie jest to aparat idealny, bo na przykład w takich sytuacjach tutaj kontrastowych, czyli z tyłu jasno, z przodu cień, no to ta ostrość, zrobiłem zdjęcie, ale ta ostrość gdzieś tam z tyłu była za każdym razem, a nie tutaj z przodu, czyli tutaj trzeba by się wspomóc palcem, pyknąć za przeproszeniem w loda, żeby telefon nastawił lepiej ostrość, a tak to te zdjęcia były nieostre. Ale zaraz zobaczycie, naprawdę większość zdjęć z tego telefonu jest bardzo, bardzo fajna. Nie tylko zresztą jak jest ładna pogoda, no bo to wiadomo, ale tak samo jak jest troszeczkę ciemno, jak jest troszeczkę szaro, to i tak, proszę bardzo, tutaj ostatnio taką mamy cały czas pogodę w Warszawie, znaczy nie cały czas, no ale jak wychodziłem robić zdjęcia, było znowu brzydko. No a i tak, proszę, te zdjęcia są fajnej jakości. O, tutaj zobaczcie, szeroki kąt i udało mi się złapać całą tęczę. Dawno, dawno nie widziałem takiej. Tutaj proszę bardzo, zdjęcie
Ja akurat za kamerą, a nie obok, no ale trudno. Typ portretowy, całkiem fajnie wygląda, zobaczcie, chociaż oczywiście tylko z tego z głównego obiektywu nie da się nic tam przybliżyć w trybie portretowym, ale jest ładne rozmycie tła. No a zdjęcia nocne też są lekko rozjaśnione. To jest zdjęcie normalne, to jest zdjęcie nocne, ale też w porządku, tak? Też w porządku. Także naprawdę jestem tym telefonem zdjęciowo bardzo mile zaskoczony, jak na swoją klasę, jak na pieniądze, które musimy wydać na ten telefon. No to uważam, że to są bardzo, bardzo fajne zdjęcia. Filmy nagramy w Full HD, 4K nie ma, 30 i 60 FPS-ów. Elektroniczna stabilizacja działa w miarę ok, głos jest zbierany też dobrze, także tutaj też narzekać nie będę. Witam, Full HD, 30 klatek na sekundę, można jeszcze 60 klatek na sekundę, no i to by było na tyle, znaczy niżej można, a wyżej już nie, 4K nie ma. Cały tydzień była ładna pogoda, sobota i niedziela leje. To jest po prostu coś niesamowitego, a od jutra, czyli od poniedziałku, czyli nie wiem tam kiedy wypuszczę ten film, ma być ładnie. Po prostu pech, albo nie wiem jak to nazwać. No nieładnie, po prostu tak nieładnie, tak się nie robi. Liczyłem na to, że w weekend gdzieś się przejadę na rowerze, a tutaj zupa, no. Tutaj po prostu nic z tego. Można się przyzumować. Pięciokrotnie. Ale na szeroki kąt przeskoczyć nie można, trzeba zapauzować nagranie. No i przejść na szeroki kąt, tak jak ja zrobiłem to w tym momencie. Co ja jeszcze mogę tutaj Wam pokazać? Mogę pokazać stabilizację, jak oczywiście jest elektroniczna, tak? Tylko może nie z szerokiego kąta, tylko ze zwykłego. Uwaga, dziadek biegnie. W sensie ja. Na ekranie telefonu nie wygląda to źle, a jak na nagraniu to nie wiem. No i to jeszcze ja. Czapeczka na taką pogodę jest odpowiedniej firmy, wiadomo. Tak samo tutaj Full HD, tak samo nie ma 4K. Ja już tak samo nie mam za specjalnie wiele do powiedzenia, w związku z czym przekręcę się, znaczy w koło, nie, że się przekręcę, mam nadzieję jeszcze. O, i zniknę. Co nam jeszcze zostało? Bateria 5000 mAh, więc jak na ten procek, jak na te rozmiary, naprawdę bardzo dużo. Telefon jest długodystansowcem w obydwie strony, to znaczy długo się rozładowuje, 2 dni w moim wykonaniu minimum, czasami nawet 3 dni ten telefon mi spokojnie wytrzymywał na jednym ładowaniu, dużo. Natomiast w drugą stronę też jest powoli, dlatego że tą 10-watową ładowarką, no to trzeba jakieś, no prawie 3 godziny, tak, przy gniazdku spędzić, żeby ten telefon się naładował, nie wiem, 2,5 może, no bo nie od zera, tak, więc naprawdę długo jest i w jedną, i w drugą stronę. O, ładowania bezprzewodowego oczywiście nie ma, tak samo jak żadnej normy wodoszczelności, w sensie ten telefon jest odporny tylko na zachlapania, ale lepiej się z nim do wody nie zbliżać.
Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? W sumie używało mi się go dosyć przyjemnie, natomiast oczywiście trzeba spojrzeć na niego przez pryzmat ceny 1200 zł. No i tak, w tym roku ma sporo konkurencji, między innymi ze strony własnych urządzeń, czyli też urządzeń Motki. Najmocniejsza konkurencja to jest Moto G52, który kosztował na początku 1200, ale teraz kosztuje chyba nawet poniżej 1000. No a ma wydajniejszy procek i ma też ekran AMOLED, a nie IPS, chociaż ten ekran naprawdę, słowo, nie jest zły, jest bardzo, bardzo dobry. No ale, więc tam nie mamy 5G, ale za to mamy inne rzeczy lepsze. Jest Poco M4 Pro na przykład, też wydajniejszy od tego. Jest Redmi Note 11 bez 5G, ale z wyświetlaczem AMOLED i też deko wydajniejszy. No i to są urządzenia z tego roku, a są jeszcze oczywiście telefony starsze z zeszłego roku, też kosztujące w granicach 1200-1300 zł, no a już z dużo lepszymi i prockami, i wyświetlaczami. Także ten telefon nie jest zły, ale stówka mniej, 150-200 zł i wtedy naprawdę śmiało można go brać. Ale też z drugiej strony osoby, które nie specjalnie są wymagającymi użytkownikami, tylko po prostu są zwykłymi użytkownikami, takimi, które potrzebują telefonu do zadzwonienia, do przeglądnięcia internetu, do zrobienia fajnych zdjęć, to też spokojnie mogą się tym urządzeniem zainteresować i powinny być z niego zadowolone. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!